mam na imię Ela. Mam córkę Maję, 10 miesięcy. Kiedy skończyła 7 tygodni, zaczęły się właśnie nasze problemy zdrowotne. Było tak, że rano, gdy ją kopałam, nie miała nic. Później po południu okazało się, że ma taką bułeczkę tutaj właśnie w okolicy obojczyka z lewej strony. No i właśnie tak trwało około 2 dni. Nie piła mi mleka. Jak wypiła, to właśnie zrzucała to mleko, nic nie przyjmowała. Wystawiłyśmy się właśnie u lekarza. Lekarz stwierdził, że trzeba szybko zrobić prześwietlenie. Zrobiliśmy prześwietlenie. Na początku było takie właśnie podejrzenie, że to może być węzeł chłonny. Później okazało się, że jednak z tego wyniku nie przedstawia to się jak węzeł chłonny, dlatego że było to w jednym miejscu nieruchliwe względem podłoża. Na prześwietleniu wyszło, że to jest właśnie jakaś hipoechogeniczna zmiana o wymiarach 13 na 7 mm. No i ona się powiększała. Później za kilka dni zrobiłyśmy właśnie badania z morfologii. Morfologia wyszła bardzo źle, mocz wyszedł bardzo źle, badania właśnie biochemiczne z krwi wyszły też źle. Trafiłyśmy do szpitala też nie ze względu na ten guzek, ale też okazało się, że ma problemy z układem moczowym. Spędziłyśmy w szpitalu 11 dni. Tam właśnie lekarze różnie badali ją. Dostałyśmy skierowanie do onkologa. Bardzo długie były kolejki do onkologa. Jednak udało nam się dostać troszeczkę wcześniej. No i okazało się właśnie po modlitwach wstawienniczych, że jednak to nie jest, bo był podejrzewany ziarniak, że to nie jest ten ziarniak, a jednak węzeł chłonny właśnie po urodzeniu, jak dzieci dostają szczepienia przeciwko gruźlicy, ona po prostu dostała te szczepienie za głęboko, że poszły węzły. Tak, ostateczna diagnoza była już po właśnie wizytach w Warszawie. Byłyśmy w Instytucie Zdrowia Matki i Dziecka i w klinice jednego dnia. I właśnie tam lekarz stwierdziła, że to było po tej szczepionce BCG. No ale mówię, to dopiero okazało się po tym, jak poszły te modlitwy różne wstawiennicze. I my właśnie na początku bardzo tak żeśmy przeżywali, że właśnie modliliśmy się, żeby było to coś innego, już nie, jeśli jest ta choroba, to żeby nie był chociaż ten ziarnek, bo wiadomo, że to jest bardzo złośliwy nowotwór. No i właśnie okazało się tak, że po tych modlitwach, że jest to tylko powiększony węzeł chłonny i ten węzeł zaczął się automatycznie zmieniać. Stał się ruchliwy, miała w międzyczasie robione kilka razy właśnie prześwietlenia, USG i że to jest właśnie węzeł chłonny. Może to moje świadectwo jest takie nieskładne, ale to właśnie też dlatego, że ja bardzo przeżywałam na początku. Może dlatego, że też moja wiara nie była taka, jak jest teraz. A jakie to były modlitwy wstawiennicze? Modliły się właśnie osoby, które mają dar. I właśnie tutaj prosiliśmy też przez Paulinę, pana Witka Wilka, o modlitwę właśnie za Maję, chociaż telefonicznie, bo nie było możliwości, żeby osobiście, tak? I właśnie po tych modlitwach my wierzymy, że to właśnie było dzięki tym modlitwom. Że ta diagnoza ostateczna wyszła nie taka groźna, no bo teraz praktycznie ona już tego nie ma. Już to jest zniknęło, zginęło. I no bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy wdzięczni Bogu i wierzymy, że to było właśnie, to był palec Boży, to było uzdrowienie. Amen. Chwała Panu. Chwała Panu.